Hania, ty od 19 lat nie jesz mięsa, nie jesteś tylko wegetarianką, ty jesteś weganką. Tak. Zrezygnowałaś naprawdę z wielu produktów, które... A ja tego nie nazywam rezygnacją. Ale wiele osób by tak powiedziało, bo oni sobie nie wyobrażają tego, że mogliby, nie wiem, nie zjeść rosołu w niedzielę, tak, albo na śniadanie, obiad i kolację nie zjeść mięsa, lub na przykład nie zabielić kawy mlekiem. Czy dieta wegetariańska łamana na wegańska to jest w tym momencie... No, po pierwsze, zdrowa dieta, dobrze oczywiście zbilansowana, a po drugie, czy to też jest trochę taki sposób na uratowanie świata? Myślę, że to drugie to na pewno, tak, bo tutaj już wiemy, że jednak spożywamy to, co jedzą te zwierzęta, które my później spożywamy, wykarmiłoby wiele innych osób na świecie w dużej ilości i by nie było takiego głodu na świecie. Byśmy faktycznie ratowali nasz klimat, naszą glebę, nasze powietrze, bo wytwarza się tam już więcej gazów cieplarnianych przy produkcji paszy, tak, jakby zwierząt, które później zabijamy. Natomiast czy jest to dieta zdrowa? Nie klasyfikuje się na najzdrowszą dietę na świecie, dieta wegetariańska czy wegańska. Na pierwszym miejscu jest dieta śródziemnomorska. Natomiast no, tej diety śródziemnomorskiej to też już nie ma, tak? Już te fast foody weszły wszędzie, do krajów basenu śródziemnomorskiego. Natomiast ja zawsze mówię, że każda dieta, niezależnie czy odstawiamy coś czy nie, jeżeli jest dobrze zbilansowana, to jest w porządku. I tak samo jest z dietą roślinną, tak? Natomiast wiadomo, że wyższe spożycie warzyw, owoców, produktów pochodzenia roślinnego zawsze koreluje z niższym ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia, cukrzycę, nowotwory. Nawet osteoporozę mogę tutaj powiedzieć, bo wyszło mi to też w moich badaniach. I osoby, które nie jedzą mięsa, po prostu żyją dłużej. Także cieszą się lepszym zdrowiem. To jakie kroki mają podjąć osoby, które w tym momencie jeszcze są na diecie mięsnej lub ewentualnie na diecie, gdzie cały czas jeszcze spożywają ryby, a chciałyby jednak wejść na dietę wegetariańską? Jakich błędów mają unikać i czego nie robić, żeby się nie okazało, że faktycznie skończą później na frytkach, cukrze i wysoko przetworzonej żywności? Tak, zdrowa dieta wegetariańska to bazuje na produktach nieprzetworzonych, tak, roślinnych, czyli nie idziemy w gotowe dania, oczywiście tego pojawia się coraz więcej na rynku, jakieś pasty na przykład, tak, fajnie, ich jest sporo i mają niektóre fajny skład, ale niektóre są naprawdę bardzo kaloryczne i tłuste. Także żywność nieprzetworzona, tak? I to nie jest tak, że to jest pracochłodne, absolutnie. Zmiksowanie ciecierzycy z suszonym pomidorem zajmuje naprawdę parę minut, a mamy fajną pastę do kanapki. Nie musi to być ser żółty ani wędlina, tak? Najprostsza polska kanapka. Także przede wszystkim bazowanie na produktach nieprzetworzonych. Druga sprawa to faktycznie wysokie spożycie warzyw i owoców, bo znam wegetarian i wegan, którzy... No, warzywa nie bardzo. Wydaje się to abstrakcyjne, ale faktycznie tak jest. Nie rzucamy się w chleb, czyli żeby nie była ta dieta też taka mocno węglowodanowa. Właśnie, tak? Budyniowy wegetarianizm, słyszałam, że to istnieje, czyli właśnie zapychamy się węglowodanami, żeby nie czuć głodu, który czujemy, dlatego że nie jemy białka odpowiedniej ilości. Ale jeżeli dieta jest dobrze zbilansowana, to tego uczucia głodu absolutnie nie ma. Ja prowadzę też ultramaratończyków górskich na dietach roślinnych. Głodu absolutnie nie ma, szybka regeneracja, dobra wytrzymałość i fantastyczne wyniki sportowe. Najsilniejszy człowiek świata, Patrick Baumann z Niemiec, też jest na diecie roślinnej, ale faktycznie no, co drugi posiłek to jest ten koktajl białkowy, więc tego białka musi dostarczać sporo. I faktycznie nie powinniśmy zamieniać mięsa czy ryb na nabiał, a to jest bardzo częsty błąd osób na dietach wegetariańskich. Zawsze się śmieję, dlaczego osoba na diecie wegetariańskiej nie przechodzi na weganizm? Bo ser żółty na warzywach, ser żółty na ziemniakach, ser żółty w zapiekankach, bardzo wszędzie, tak? Bo on jest uzależniający, bo ma kazomorfinę. To jest związek podobny do morfiny, który trzyma cielaka przy mamie. I faktycznie idziemy w nabiał mocno, jeżeli odstawiamy mięso, a to nie na tym polega. Jeżeli odstawiamy mięso, to idziemy w rośliny strączkowe i ewentualnie jajka, tak? Jeżeli nie jest to dieta typowo roślinna. Czyli na 150 gramów mięsa przypadają nam dwa białka albo aż półtorej szklanki roślin strączkowych. Aż. No bo to wcale nie jest takie trudne do zjedzenia.
A znam wielu wegetarian czy wegan, którzy po prostu nie jedzą tych roślin strączkowych. No i jeszcze częsty błąd, o którym już troszkę mówiłam, to jest to właśnie smażenie, tak? Falafele, burgery wegańskie, frytki, to wszystko jest smażone, przetworzone, tłuste, dużo orzechu, dużo owoców suszonych. To też robi się wtedy dieta bardzo mocno kaloryczna. Mhm. I łatwo niestety na niej przytyć, bo wiele dziewczyn chce na diecie wegetariańskiej schudnąć. Tak, no niestety myślę, że tutaj powinna się też często czerwona lampka zapalić, że jeżeli szczególnie młode dziewczyny przechodzą na weganizm, to jest taki pierwszy krok do zaburzeń odżywiania. Niestety często się z tym spotykam i tak pokazują badania. Także gdzieś tam trzeba w młodym wieku, jeżeli dziewczyna się decyduje, to zwrócić na to uwagę. No i oczywiście tutaj zadbać o te kwasy omega-3, tak? Bo jeżeli nie jemy ryb, no to nie mamy kwasów omega-3, chyba że mamy orzechy włoskie, siemię lniane, nasiona chia, produkty sojowe, no i to moje ukochane wodorosty, które mają kwasy omega-3, więc tu o to trzeba zadbać. Dbamy też o żelazo, tak? Ale to głównie rośliny strączkowe, pełnoziarniste, produkty zbożowe, zielone warzywa liściaste, pestki dyni, no jest masa tych produktów, tak? Żelazo lubi witaminkę C. Wtedy się lepiej wchłania. Więc jeżeli rośliny strączkowe jemy z warzywami, to nie ma problemu, tak? A takim produktem numer jeden w diecie wegetariańskiej to jest dla mnie natka pietruszki, bo ona ma i żelazo, i witaminę C. Także dwa w jednym. Wapń, to jeszcze też jest bardzo ważne, jeżeli to jest dieta typowo roślinna. W moich badaniach akurat wyszło, że panie na diecie wegańskiej mają takie same kości, jak panie na diecie tradycyjnej, tak? Więc jakby tutaj to, że tego nabiału nie ma, to nie wpływa źle na kości. Natomiast trzeba zadbać o wapń z innych produktów, typu właśnie zielone warzywa liściaste, brokuł, produkty sojowe, mak, sezam, amarantus, komosa ryżowa, orzechy laskowe, migdały, morele suszone, figi suszone, wodorosty, no tych produktów jest masa. Ale muszą być na co dzień. My musimy w głowie mieć te produkty, które muszą być na co dzień, tak? Nie, że raz w tygodniu sobie trochę sezamu sypniemy gdzieś, tak? Także regularność tych produktów. No i suplementacja, tak? Witamina B12 w przypadku diety roślinnej i diety wegetariańskiej u dzieci, tak? Witamina D, no to wiadomo wszyscy. I na tym się kończy. A co z tym, czym straszą zazwyczaj babcie, ewentualnie takie troszkę starsze pokolenie, że jak się nie je mięsa, to nie ma tych wszystkich aminokwasów, które powinny być? Mhm. Już tak tłumaczę, na czym to polega. Kiedyś w nauce mówiło się, że w przypadku dzieci szczególnie trzeba uzupełniać te aminokwasy w przeciągu 6 godzin z różnych produktów, tak? Albo jeść w jednym posiłku. Natomiast teraz już od tego odeszliśmy. Nie ma takiej zasady. Bo rzadko jest tak, że jemy jeden produkt naraz. Zwykle jest danie, tak? Na przykład, nie wiem, kasza z warzywami i te białka się też tam uzupełniają. Zaczynamy jeść, tak? Węglowodany zaczynają się trawić w ustach już. Białko tutaj w żołądku. Każde białko, które zjemy, niezależnie czy jest z jajka, czy z fasoli, czy z mięsa, czy ze szpinaku, zawsze musi się strawić i rozłożyć na wszystkie aminokwasy. Mhm. I później dopiero nasz organizm sobie wybiera te aminokwasy, które gdzie mają iść. Więc nie ma tak naprawdę żadnych podstaw naukowych na to, że mamy jakieś niedobory konkretnych aminokwasów. Czyli możemy to włożyć jako mit, po prostu odstawić tak na półkę i zapomnieć. I to, że jest niedobór białka w diecie. Jeżeli jest prawidłowa wartość energetyczna diety, czyli nie jest to jakaś tam głodówkowa dieta, to nie ma możliwości niedoboru białka w tym momencie. A ile białka na kilogram masy ciała powinna taka kobieta zjadać w ciągu... Kilogram. Jeden gram na kilogram masy ciała. Okej. Okay. I to jest wtedy sobie łatwo przeliczyć. Jajko ma około 6 gramów No to już białka. Patrzymy na etykiety, no trzeba troszeczkę na to spojrzeć, tak? Natomiast polecam po prostu jeść różnorodnie, tak? I wtedy wszystko dostarczamy. A wspomniałaś o diecie wegetariańskiej w kontekście dzieci. Czy to jest rzecz, której nadal mamy się obawiać? Czy możemy babcię przekonać jednak, że naprawdę nie trzeba tego kotlecika zjadać dzisiaj? Takie jest stanowisko i zagraniczne, i polskie, że niezależnie od wieku, niezależnie od stanu, w jakim się znajdujemy, czy kobiety w ciąży, czy kobiety karmiące, czy właśnie osoby starsze, czy dzieci, czy niemowlaki,
czy sportowcy, dieta wegetariańska jest bezpieczna na każdym etapie życia pod warunkiem dobrego zbilansowania, tak? Słowo klucz. Natomiast przy diecie wegańskiej zagraniczne stanowiska są jak najbardziej na tak, natomiast Polska jeszcze jest troszeczkę w tyle, ale dlaczego? Gdzieś tam mamy obawy przed tą dietą wegańską u małych dzieci i u kobiet w ciąży i karmiących ze względu właśnie na małą wiedzę. Ale ta wiedza się poszerza. Ja sama prowadzę dużo dzieci od maleńkiego, które gdzieś tam przechodzą z karmienia piersią na stały pokarm, na dietę roślinną i wszystko jest w porządku. Mhm. Nie ma żadnego problemu. Dlaczego polskie stanowisko Instytutu Żywienia jest negatywne, jeżeli chodzi o dietę wegańską w przypadku dzieci? Czego się boją? Faktycznie każda dieta, jeżeli jest źle zbilansowana, może być mocno niedoborowa i może prowadzić, zrobić krzywdę dziecku, ale przy diecie roślinnej no jest większe ryzyko, tak? Bo jednak jest eliminacja wielu grup produktów spożywczych i jest jeszcze za mała wiedza rodziców, ale i nawet dietetyków. Ja znam bardzo mało dietetyków, którzy potrafią zbilansować dobrze dietę wegańską takiego małego dziecka, bo po prostu tego się też nie uczy. Jeżeli chodzi o posiłki w szkołach i przedszkolach, tak, też jest oficjalne stanowisko, że dziecko, które idzie do szkoły, ma obowiązek jakby dostać dietę wegetariańską, ale wegańską już nie. No bo panie na kuchni, czy panie z cateringu, no nie zrobią dobrego, zbilansowanego posiłku wegańskiego. Potrzebne są szkolenia, nauka takiego gotowania. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Oczywiście, że tak. Okay. Myślę, że dieta roślinna galopuje, widzimy to wszędzie. Już teraz tak naprawdę do każdego sklepu możemy wejść i zobaczyć jakieś takie gotowe, różne produkty. Chociaż, tak jak mówię, stawiamy na żywność nieprzetworzoną, tak? I nie lubię czegoś takiego, że to jest dla wegan, to jest dla wegetarian, to jest dla wszystkich, mhm. tak? Każdy powinien jeść warzywa i owoce i te produkty roślinne. W każdej restauracji teraz już można zjeść coś roślinnego, także bardzo idziemy do przodu. Haniu, to gdzie znaleźć takie rzetelne informacje i przede wszystkim również jadłospis, żeby się nauczyć tego, w jaki sposób dobrze zbilansowana dieta powinna wyglądać? Gdzie tego szukać? Przede wszystkim udajemy się do specjalisty, tak? Natomiast ja ze swojej strony mogę polecić moje publikacje Insulinooporność, leczenie dietą, jeżeli chodzi o właśnie problemy z glukozą. Tam jest jadłospis, jest 140 przepisów właśnie ułożonych w jadłospis na 3 tygodnie. No i moja książka Love Vegan, też przepisy ułożone w jadłospis, także polecam.